Witamy serdecznie z Bytomskiego Centrum Kultury w imieniu BCK-u, ale także w imieniu Stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych, które jest organizatorem projektu Her i His Story, cyklu spotkań historyczno-kulturalnych. Jest to nasze trzecie spotkanie, pierwsze online. Dwa razy wcześniej mieliśmy okazję spotkać się tutaj w tej sali, w Bytomskim Centrum Kultury z publicznością. I były to spotkania poświęcone Karin Stanek, piosenkarce pochodzącej z Bytomia, przy której placu, jej imieniem nazwany jest plac, przy którym mieści się Bytomskie Centrum Kultury. Drugie spotkanie dotyczyło wspaniałej fotograficzki Zofii Rydet, która w latach 50. mieszkała w Bytomiu, stworzyła tutaj serię zdjęć, jest to autorka słynnego Zapisu socjologicznego, jedna z najbardziej znanych artystek, fotografek w Polsce. Nam tutaj, bytomianom, szerzej nieznana. Dwie zupełnie odmienne sylwetki kobiet znanych, a jednak niezupełnie i nie wszystkim. Projekt Ligi Kobiet Nieobojętnych otrzymał dofinansowanie z gminy Bytom, z tak zwanego małego grantu. Dzięki temu możemy wspólnie rozmawiać i przedstawiać Państwu ważne dla nas tematy. Trzecie spotkanie w Bytomiu to spotkanie na temat historii jednego budynku. Historii Bytomskiego Centrum Kultury, a tak naprawdę dwóch historycznych budynków, które tutaj w tym miejscu w przeszłości powstały. Często nasza publiczność czy goście, którzy odwiedzają Bytomskie Centrum Kultury, mówią, że tak naprawdę ten budynek, w którym dzisiaj się znajdujemy, to jest trzeci budynek. Żeby rozwikłać tą tajemnicę i o tym wszystkim opowiedzieć, zaprosiliśmy do Bytomskiego Centrum Kultury gości, których chciałabym Państwu przedstawić. Są z nami pan Marek Wójcik, współautor książki Ratusz w Bytomiu od średniowiecza do 1945 roku, Wielkie historie na małym polu, czyli opowieść o Kleinfeldzie, Wilhelm Heller i jego secesyjne projekty dla Bytomia. Pan Marek jest znawcą historii naszego miasta, społecznikiem, współtwórcą również Cyfrowej Biblioteki Bytomskiej Architektury. Jest to projekt Fundacji Brama Zuckermana i współautor także strony internetowej na ten temat, a także, szanowni Państwo, autor fanpage'a Hasie Szkło i Byle Co, w którym znajdziecie Państwo przepiękne bytomskie zabytki, świadectwa historii naszego miasta, które na co dzień znikają, piękne detale architektoniczne, rzeźb, malowideł, drzwi, okien, bram, czyli kawałek pięknej historii Bytomia. Kolejnym naszym gościem jest również pan dr Krzysztof Gwóźdź, historyk, znawca ziemi tarnogórskiej, pracownik Muzeum w Tarnowskich Górach, autor wielu publikacji naukowych, a także członek kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, w którym pełni funkcję wiceprezesa. Jest współautorem, autorem takich publikacji jak m.in. Tarnowskie Góry na Starej Pocztówce, Skrywane historie 60 lat Muzeum w Tarnowskich Górach, Na Straży Porządku Publicznego, Policja Województwa Śląskiego w latach 1922-1939. Pięknie o tych wszystkich historiach opowiada zarówno w samym Muzeum w Tarnowskich Górach, jak i także, szanowni Państwo, na różnego rodzaju wykładach. Jest znakomitym prelegentem. Bardzo dużo różnych ciekawych tematów porusza na temat historii tarnogórskich Żydów, ich losów w czasie II wojny światowej, czy też Henkel von Smarkowie jako protektorzy bractw strzeleckich i te bractwa strzeleckie dzisiaj będą w tym naszym spotkaniu ważne. Kolejnym naszym gościem jest pani Izabela Wójcik-Kinel, archeolog, przez wiele lat pracownik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Dzisiaj członkini Stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych, bo w tym naszym spotkaniu pani Iza również stowarzyszenie reprezentuje, a także współorganizatorka wielu fantastycznych wystaw Kobieta w dziejach i współczesności Bytomia, Utracone nadzieje, Ludność żydowska w województwie śląskim, katowickim w latach 1945-1970. Laureatka tytułu Bytomianki przy okazji powiem i też autorka wielu publikacji, wystawy, wykładów na temat Ewy von Thiele-Winkler, czyli Matki Ewy. I to jest też ten temat, który nas ostatnio bardzo mocno tutaj w Bytomskim Centrum Kultury z panią Izabelą scala. Kolejnym naszym gościem jest pan Czesław Czerwiński, bytomianin, miłośnik Bytomia, kolekcjoner pięknych, dawnych pocztówek, kolekcjoner starych fotografii Bytomia, który gromadzi no już od ponad 40 lat, z urodzenia bytomianin, kocha to miasto i
całą swoją pasję poświęca właściwie odkrywaniu jego pięknej historii. Ponoć tych pocztówek na temat Bytomia jest już około 6 tysięcy, tak panie Czesławie? Jestem w trakcie inwentaryzacji i powolutku dochodzę właśnie do tej ilości. Okej, to teraz tak, zapraszam, zacznijmy w takim razie od pana Czesława, szanowni państwo, ponieważ pan Czesław przygotował dla nas dzisiaj prezentację i ona będzie nam tutaj mocno towarzyszyć w tym naszym spotkaniu. Prezentacja dotyczy budynku, dzisiaj powiedzielibyśmy Bytomskiego Centrum Kultury, ale tak naprawdę budynku, który był w miejscu Bytomskiego Centrum Kultury przed wojną. Pierwszy budynek powstał w połowie XIX wieku, potem w roku 1912 pojawił się kolejny. Było to związane rzeczywiście z historią Bractwa Strzeleckiego, o której opowie nam za chwilkę pan dr Krzysztof Gwóźdź. Natomiast chciałabym zacząć od panie Czesławie. Ta prezentacja jest dosyć pokaźna, zawiera kilkadziesiąt slajdów. Proszę powiedzieć, w jaki sposób pan się do niej przygotował i co nam chciałby pan tutaj o tym dawnej siedzibie Bractwa Strzeleckiego, dawnej siedzibie Schützenhausu, a przy okazji historii Bytomskiego Centrum Kultury powiedzieć? Uległem, że tak powiem, presji pani dyrektor, na mową serdecznie, że tak skromnie powiem, i popełniłem taką prezentację zebranych kilkudziesięciu pocztówek i nie tylko z mojej kolekcji, ale również z kolekcji zaprzyjaźnionych kolekcjonerów bytomskich. Pocztówki bytomskie pokazują praktycznie drugi i trzeci dom strzelecki. Jedną z najstarszych pocztówek, która ilustruje ten budynek, jest pocztówka z 1898 roku, dwuwidokowa z widokiem rynku i domu strzeleckiego, a sam dom strzelecki tak się prezentuje jak na załączonym powiększeniu. Widzimy go w całej okazałości. Kolejną pocztówką jest pocztówka litograficzna, kolorowa już. Również zawiera masę ciekawych budynków bytomskich, ale również ten okazały budynek Bractwa Strzeleckiego w dolnym rogu i powiększenie tego obiektu jest tutaj na tym slajdzie kolejnym. Co można powiedzieć o tej litografii? No po prostu jest zrobiona ręcznie w litym wapiennym kamieniu i potem wytłaczana na kolejnych kartkach papieru. Nakład takich pocztówek był dosyć niewielki, 100-200 sztuk z uwagi na zużycie się papieru, kamienia. Kolejnym widokiem jest pocztówka znowuż w dalszej odległości domu strzeleckiego. Co jest ciekawym tutaj elementem, od strony baszty widzimy taką wiatę zadaszoną, która powstała troszeczkę później, po to, aby zabezpieczyć po prostu uczestników przed opadami atmosferycznymi. Tu wyciągnąłem z tej pocztówki powiększenie. Generalnie pocztówki bytomskie charakteryzują się tym, że fotograf ustawiający się do wykonania takiego zdjęcia powodował zainteresowanie ludzi i ci momentalnie ustawiali się i pozując po prostu jako tło do tej fotografii. Bardzo podobna w wyglądzie jest kolejna pocztówka, troszeczkę też z placem rozległym przed tym, z 1900 roku. Natomiast tutaj jest moim zdaniem chyba najciekawsze zestawienie. Jest to seria wydana w około 1902 roku, zestaw czterech kartek pocztowych, które po zestawieniu ze sobą tworzą po prostu taką jedną wielką litografię pokazującą obiekty użyteczności publicznej, obiekty sakralne i wśród tych obiektów również znalazł się dom strzelecki. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest masę obiektów sakralnych, kościoły, synagoga, poczta cesarska, szkoła muzyczna, park miejski i wszystko jest wkomponowane w tło Bytomia. I to jest ten fragment właśnie tej jednej pocztówki litograficznej, powiększony, żeby pokazać kolorystykę, jaka ówcześnie została zastosowana przez wydawcę. Kolejną pocztówką jest pocztówka okolicznościowa, wydana z okazji
50-lecia Związku Czeladników Katolickich. Ten związek to jest osobny temat na omówienie tego i to jest, szczególnie polecam to historykom, aby pokazać, jak inicjatywa kościelna pomogła pomóc w znalezieniu robotnikom zatrudnienia i zawodu. Ale również na tej pocztówce jest dom strzelecki. Oto jego powiększenie. Ozdobione ornamentyką. Kolejna pocztówka pokazuje dom strzelecki z boku. I tutaj bym ewentualnie prosił panią Izę o dodatkowy komentarz do tego tematu. Dziękuję bardzo. To, że tak wiele jest ujęć i wizerunków tego domu strzeleckiego, pokazuje nam, jak ważny był to obiekt w historii miasta. Poza tym pocztówki to był taki internet tamtych czasów. Wysyłano je nawet 2-3 razy dziennie, dostarczano korespondencję do domów. W związku z tym było to bardzo ważne. A ten dom strzelecki, zobaczymy jeszcze w dalszym ciągu tej prezentacji, jest wielokrotnie tam pokazywany. I proszę zobaczyć, jakie to jest świetne źródło do poznania historii miasta, jego mieszkańców. Tutaj widzimy tą grupę. To było wielkie wydarzenie, kiedy zjawiał się fotograf dość rzadko i w bardzo ważnych okolicznościach i nagle wszyscy jakby zamierali. I są to takie zamknięte jak w akwarium sceny. Widzimy tutaj, jak się ubierano. Oczywiście jest to określona warstwa społeczna. Tu nie widzimy tych bosonogich dzieci, które tak często też się pojawiają na zdjęciach. Natomiast na pocztówkach znacznie rzadziej. I stąd ta pocztówka jest bardzo istotna. Tutaj widzimy taką scenę niemalże rodzinną, gdzie panie z dziećmi, bądź matki albo opiekunki pojawiły się i odpoczywały w tym pięknym ogrodzie, który był przed domem strzeleckim. Stąd te pocztówki i to, że one znajdują się w kolekcjach osób prywatnych, że były zbierane i zachowały się, to jest bardzo cenne źródło do poznania wielu różnych dziedzin. Tutaj widzimy, jak planowano też nasadzanie drzew, co znajdowało się w tle. Naprawdę jest wiele informacji, jeżeli to kiedyś zrobimy dobry skan i zobaczymy na komputerze, to być może znajdziemy w tle jeszcze i inne osoby, które się tam przypadkowo znalazły albo też celowo gdzieś ukryły. To wszystko znajdziemy na wielu innych pocztówkach i fotografiach. Czyli mamy cenne źródło o minionych, wiedzy o minionych czasach, nie tylko na pierwszy rzut oka to, co widać na takiej pocztówce, ale mnóstwo tak naprawdę ukrytych, dodatkowych informacji, które jeżeli rzeczywiście zechcemy je odczytać, no mamy na to dużą szansę. Tak, i sam motyw jest jeszcze o tyle, on będzie wielokrotnie się powtarzał, no bo te pocztówki były wielokrotnie wydawane, jak kolega wspomniał, 100-200 egzemplarzy, ale my jeszcze mamy korespondencję na tych pocztówkach i na każdej pocztówce inną. W związku z tym nie jest tak, że mamy jedną i to wystarczy. Zbierajmy każdą, bo będzie ona kiedyś bardzo ważna przy odtwarzaniu życia miasta, a tu jest początek XX wieku, więc bardzo taki dobry czas dla Bytomia i wydaje mi się, że nie lekceważmy tej kategorii obiektów. Mhm. Czyli też cenne źródło o lokalnej społeczności i o tym, w jaki sposób żyła, w jaki sposób funkcjonowała w określonym czasie. Wróćmy do budynku, panie Czesławie, do tego naszego Schützenhausu. Bardzo charakterystyczna jest przede wszystkim ta wieża gmachu, pierwszego gmachu, który stał tutaj dokładnie w tym miejscu, w którym dzisiaj się znajdujemy. Prostokątna baszta, wysoka, niczym dzwonnica i po tym to jest taki chyba najbardziej charakterystyczny element. Dla ówczesnego budynku to była taka dosyć charakterystyczny element, tym bardziej, że był ze szczytu tej wieży rozpościerał się widok na całe panoramy miasta. Jeśli mogę przystąpić do dalszej prezentacji. Oczywiście, jak najbardziej. Kolejna pocztówka okolicznościowa, która uwiecznia 175. rocznicę jubileusz Bractwa Strzeleckiego i zorganizowanego z tego tytułu zawodu strzeleckich. Również bardzo ozdobna, bogato ornamentowana
elementy górnicze, elementy herbowe. Ta pocztówka pochodzi ze zbiorów Tadeusza Urbana, który wspomógł również tutaj dzięki uprzejmości pani Izy tą prezentację. Jeśli chodzi o, przepraszam bardzo. Okazało się, że ten dom w takiej formie, jakiej żeśmy poprzednio oglądali, okazał się niewystarczający i trzeba było dom rozbudować. Tylu członków już się należało do Bractwa Strzeleckiego i powstał projekt rozbudowy i to jest pocztówka, która nam pokazuje model tego nowego, planowanego budynku Bractwa Strzeleckiego. Co jest ciekawe, przy powiększeniach widać model robiony prawdopodobnie z gliny, który również pokazuje konfigurację terenu, skos ulicy Lenartowicza dzisiejszej. Tak jest. Bardzo wyraźnie to widać rzeczywiście. Tutaj pozwoliłem sobie umieścić pocztówkę, która obrazuje nam, jak tenże budynek jest zlokalizowany na terenie działki Bractwa Strzeleckiego. Na kolor czerwony zaznaczyłem obszar, jaki obejmował teren Bractwa i to jest obszar od ulicy Galusa, tam górna granica pocztówki, aż do tutaj dzisiejszego terenu parkingu przed domem BCK, praktycznie dochodzący do przedszkola, który dzisiaj się tutaj na tym terenie znajduje. Widać w skali miasta, jaki to jest rozległy obszar. W górnej części tej pocztówki jest też w powiększeniu, można zobaczyć umocnienia, nasypy całego wykopu, który służył jako teren strzelecki. Kolejna pocztówka, która nam mówi, że 18 sierpnia 2012 roku Dom Strzelecki został oddany do użytku. Oficjalna data oddania Domu Strzeleckiego. Z pokazaniem dwóch osób zasłużonych dla Bractwa Strzeleckiego. I tutaj mamy Karla Józefa Henkela von Donnerspark, inicjatora odnowienia działalności Bractwa Strzeleckiego i Edgara Henkela von Donnerspark, donatora, finansisty, który nam, że tak powiem, pozwolił, udostępniając też szerszy teren na budowę tego domu. Pocztówka pochodzi od zbioru pana Rafała Pietrzyka. Tutaj my widzimy już wnętrze naszej sali, tej, której tutaj której się dzisiaj jesteśmy. Tutaj, gdzie jesteśmy tak. W tej chwili. Mm-hmm. Proszę zobaczyć rozległość tego scena w tle, balkony, mm-hmm. które jeszcze po bokach były. Sala przygotowana na wesele, na uroczystość na ślub. Tak, dosyć bogate. I tutaj po wybudowaniu tego domu, proszę Państwa, posypały się pocztówki, praktycznie co roku były jakieś nowe. Motyw ciągle wiadomo jaki, natomiast ujęcia tego domu były najrozmaitszej strony. Uroczystości, jakieś motywy, wesela, śluby, rocznice, zawody strzeleckie przede wszystkim. No tutaj mamy taką unikatową również pocztówkę ze zbiorów pana Rafała Pieczyka z zabytkowym retro samochodem. O. Następna pocztówka. Też tym, że tutaj widać dokładnie tą wiatę, która nam po lewej stronie, która służy uczestnikom tegoż, użytkownikom tegoż domu. Kolejna sytuacyjna pocztówka z terenem. I tutaj, proszę Państwa, kolejny taki przykład. Każda pocztówka była wydawana w wielu wersjach kolorystycznych. Były stalowe, grafitowe, zielone, niebieskie. Mniej więcej ten sam motyw był ciągle powielany. I tutaj taki przykład jest tej samej pocztówki w dwóch wersjach kolorystycznych. Na powiększeniu również jest scenka rodzajowa. Osoby, które się tam pojawiły w tle, pozują nam do zdjęcia. Widzimy nasadzenia drzewek, widzimy teren otaczający nasz budynek. Pocztówka też interesująca moim zdaniem, dlatego pozwoliłem sobie też tutaj umieścić, pokazująca budynek od strony południowej, pokazującej, że przed budynkiem były ogródki działkowe. Cały dom był otoczony murem, natomiast w tle, jeżeli Państwo zobaczycie na następnej pocztówce, stoi kolejny budynek, tam też jest widać po prostu takie zadaszenie. I to jest jedyna pocztówka, jaka do tej pory udało się
znaleźć w zbiorach pana Tadeusza Urbana hala strzelecka. Tam się odbywały po prostu zawody strzeleckie i stąd było wyjście do całego terenu rozległego strzeleckiego. Inne ujęcie z kolei od strony północnej naszego budynku. I tu proszę zwrócić uwagę na elewację, na której szczycie jest grafika pokazująca łucznika, kusznika, który związany jest z tematyką tego budynku. Wewnątrz budynku również były ściany z grafiką i tutaj jest kolejne ujęcia, są sceny myśliwskie. Tak, to było w holu budynku wymalowane i tu jest temat landsknechtów. I dzięki panu Markowi Wójcikowi, który wspomógł mi i znalazł źródło, skąd to wszystko pochodzi, pozwoliłem się zwrócić do profesora Obrączki, jako wybitnego germanisty, do przetłumaczenia tego. I te wstęgi, które są tutaj wymalowane na ścianie, są fragmentami marszy paradnych dawnego Bractwa Strzeleckiego. Życie landknechta, wesołe życie w karczmie, w dzień i w nocy. Obok siedzi smutny gość, nie płacze, nie śmieje się i wyrzućcie go precz. Kolejna grafika mówi, że pióro kołysze się na berecie, chwieje się i wygina na wietrze. Nasz kaftan z bawołowej skóry jest podarty przez cios i pchnięcie. Jest to wolne przetłumaczenie tego tekstu pisanego gotykiem, ale niemniej oddaje po prostu atmosferę wewnętrzną tego budynku. W 1916 roku zostały wydane dwie pocztówki identyczne, przy czym wielowidokowe, przy czym jedna jest, nie przesłania jej nic, natomiast kolejna pocztówka z wizerunkiem marszałka Hindenburga. I na tej pocztówce również jest uwidoczniony dom strzelecki i to jest jego powiększenie właśnie tego budynku. Kolejna pocztówka znowu z sielskim widokiem korzystających ludzi, kawiarnia, restauracja plenerowa. I taka kolejna pocztówka z 1930 roku, również z panami pozującymi do zdjęcia. Tutaj powiększyłem fragmenty tejże pocztówki, żeby widać było postacie, które przeszły do historii tego budynku. Znowu kolejna odmiana tejże pocztówki, też z widokiem na dom, siedzącymi damami w takiej czy w takiej wersji. Pocztówka prawdopodobnie została wydana przez dzierżawcę tej restauracji, która się mieściła tutaj na tym terenie, Ericha Schlesingera. Tak domniemuję, bo na to jeszcze nie mam żadnego dowodu. I tu są znowu powiększone scenki rodzajowe, proszę zobaczyć, śmietanka towarzystka. I w górnej części tejże pocztówki są fragmenty powiększone krzeseł i stolików z metalowych. Taka prywatna uwaga, takie identyczne krzesła ocalały na mojej działce, którą mamy od 40 lat i one do dzisiaj funkcjonują, są sprawne, rozkładają się. Kończąc prezentację dawnych pocztówek, nie można wspomnieć o otaczających elementach tego domu. Tu jest obelisk, który upamiętnia ofiary członków Towarzystwa Strzeleckiego poległych w czasie I wojny światowej. I są dwie takie pocztówki na razie odkryte. Jedna jest dzieckiem, już tam są dosyć widoczne nazwiska. A to jest właśnie to miejsce dzisiejsze. Współczesne. To jest współczesne zdjęcie, które... Przy szkole 46. Tak, dokładnie, tym bardziej szkoły ówcześnie nie było. I tu jest tablica pamiątkowa, która upamiętnia po prostu to miejsce. Kolejnym elementem jest słupek graniczny, który ocalał w cudowny sposób. Był wrośnięty w drzewo, który mówi nam o przebiegu granicy z Bractwa Strzeleckiego. I teraz przechodzimy do pocztówek współczesnych. Pierwsza pocztówka współczesna, która została wydana w 1955 roku, a potem ponowiona w 1957 roku. W dosyć dużym nakładzie, bo 1000 i 1500 egzemplarzy. I w tym samym roku została wydana inna pocztówka. I tu też pozwoliłem sobie na pewną niedyskrecję, cytując tekst zawarty na tej pocztówce.
pisany zielonym atramentem. Dziecko, dużo pozdrowień z okazji pobytu w Bytomiu. Zasyła ten, co zwykle, który zwykł pisać zielonym atramentem do kogoś, kogo bardzo, bardzo kocha i tęskni. A dziecko na pewno przyjmie tę kartę jako coś zupełnie należnego i nawet specjalnie się nie zdziwi, prawda? Romek. Kolejna pocztówka wydana w 68 roku, czyli 11 lat później. Proszę zobaczyć przedział czasowy. I tu jest ciekawym elementem brama, która zamyka nam wyjście na drogę przejazdową z tyłu budynku naszego dzisiejszego. Pocztówka wielowidokowa, która pokazuje nam, znowu wyszła, została wydana 8 lat później z elementem domu tego naszego domu strzeleckiego, czyli już domu kultury wówczas. Tak, miejskiego domu kultury. Tak. I to jest powiększenie tej pocztówki, również wydanej kolejne 14 lat później. I to jest, proszę Państwa, ostatnia pocztówka wydana w 1990 roku mniej więcej, która obrazuje nam widok tego domu. Od tego czasu nie została wydana żadna inna pocztówka, która nam pokazuje współczesny widok tego budynku. Ja liczę po prostu, że ta prezentacja pozwoli na wydanie kolejnej pocztówki z aktualnym, że tak powiem, widokiem i wzbogaci ona moją kolekcję. Myślę, że natomiast na pewno chciałbym tak tutaj stanie. Na koniec podziękować za użyczenie tych pocztówek panu Rafałowi Pietrzykowi i panu Urbanowi za udostępnienie i możliwość prezentacji tego. Dziękuję również pięknie, panie Czesławie. Rzeczywiście niesamowite źródło wiedzy o dawnych czasach, o tym pięknym budynku, o kilku budynkach tak naprawdę, przede wszystkim dwóch, bo ten, w którym się znajdujemy, to tak naprawdę cały czas jest ten drugi budynek wybudowany tutaj w 1912 roku dla Bractwa Strzeleckiego. Jeszcze jeśli mogę, proszę, oczywiście. Zdanie, które zapomniałem, tutaj chciałbym podziękować pani Idzie Kinelowej za koordynację tych wszystkich działań, bo to tylko dzięki niej myśmy nawiązali kontakty i wymieniliśmy się swoimi materiałami. Pani Iza nas tutaj scaliła, szanowni państwo, i to rzeczywiście jest prawda, ponieważ gdyby nie Izabela Kinel, nie miałabym okazji poznać, z panem Czesławem się już znaliśmy od wielu lat w Bytomiu, ale nie miałabym przyjemności poznać pana doktora Krzysztofa Gwoździa, nie miałabym okazji bliżej porozmawiać z panem Markiem Wojcikiem. Myśmy się też już kiedyś poznali przy okazji współpracy przez urząd naszego miasta. I chciałabym teraz zwrócić się do panów, może najpierw do pana doktora, z takim pytaniem o temat Bractwa Strzeleckiego. Jaka była pozycja Bractwa Strzeleckiego w Bytomiu, jeżeli mówimy o innych organizacjach, które działały na tym terenie, na terenie Górnego Śląska, i też jak to się wszystko tak naprawdę tutaj zaczęło? Jaka była rola Henkel von Donesmarków, tak? I w jaki sposób, jaką rolę odgrywał ten kompleks Bractwa Strzeleckiego, czyli to miejsce, którym się tutaj dzisiaj zajmujemy, plus strzelnica, która mieściła się na terenie dzisiejszej szkoły podstawowej, w życiu Bytomian, właśnie na przełomie XIX i XX wieku? Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że tutaj ta prezentacja była właśnie jako pierwsza, ponieważ mam teraz punkty odniesienia. Mam nadzieję, że w związku z tym to, co będę mówił, nie jest chaotyczne, bo temat jest bardzo rozległy. Obszerny. Mianowicie początek Bractwa Strzeleckiego w tym miejscu, działalności Bractwa Strzeleckiego w tym miejscu, to jest 1861 rok. Dokładnie tutaj rozpoczyna Bractwo prowadzić swoją działalność. Ale Bractwo Strzeleckie w Bytomiu to nie tylko to miejsce, tylko ten budynek, dokładnie, bo to tak. Dużo starsze dzieje tej organizacji. Tutaj pan pokazywał pocztówkę z obchodów 175-lecia istnienia organizacji, które odbywały się w 1903 roku. Połączone były także z poświęceniem nowego sztandaru organizacji i z 53. strzelaniem Górnośląskiego Związku Strzeleckiego, o którym Państwu za chwilę powiem, ponieważ ten Górnośląski Związek Strzelecki Bytom w dziejach tej organizacji odgrywał ważną rolę od początków XX wieku. Natomiast
te 175 lat historii jest liczone od roku 1728, kiedy to bractwo dzięki wsparciu protektora, który znajdował się na tej pocztówce, Karla Józefa Erdmana Henkel von Donesmarka, w 1728 roku bractwo wznawia działalność. Przywrócone zostaje strzelanie o tytuł króla strzeleckiego, przywrócone zostają zawody strzeleckie, tenże protektor nadaje bractwu nowe statuty 4 maja 1728 roku, ale także funduje przechodnie trofeum królewskie, czyli pozłacaną, srebrną pozłacaną plakietę z wizerunkiem herbu hrabiowskiego Henkel von Donesmarków na srebrnym łańcuchu. Do tego srebrnego łańcucha później królowie, kolejni królowie z każdego roku, czyli najlepsi strzelcy w czasie zawodów królewskich organizowanych w Zielone Świątki, przywieszczali pamiątkowe medaliony srebrne, które upamiętniały, że dana osoba w danym roku ten tytuł królewski zdobyła. Do tych medalionów też za chwilę wrócę, ale teraz trzymajmy się tego roku 1728, czyli od tego roku bractwo liczyło w późniejszym czasie swoje założenie, ale nie tylko. Bo gdy czytamy w gazetach z 1903 roku, znajdziemy tam informację, że w 1903 roku bractwo obchodziło, znowu wracam do tej uroczystości, o której tutaj żeśmy mówili, oprócz tego 175-lecia wznowienia działalności, obchodziło także 400-lecie. Czyli licząc od, odejmując te 400 lat, uzyskujemy rok 1503. Ale to też nie jest takie proste, ponieważ według ustaleń znanego pewnie Państwu nieżyjącego już bytomianina i założyciela Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego w 1986 roku, czyli pana Ireneusza Nałęcz-Dobrowolskiego, który zresztą był postacią zasłużoną dla Bractw Strzeleckich współczesnych, bo brał także udział w tworzeniu Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich, czy także stworzenia samego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich, która to organizacja ma tradycje sięgające 1922 roku, ale to jest, proszę Państwa, temat na osobne spotkanie. Ireneusz, pan Hetman, czyli prezes Bractwa Kurkowego Bractwa Grodu Bytomskiego, ustalił, że to bractwo już istniało w 1495 roku, czyli mamy tutaj koniec wieku XV. Z kolei Franz Gramer, wszystkim Państwu doskonale znany, autor kroniki, tak, dotyczącej Bytomia, wspomina, że bractwo wznowiło działalność w 1728 roku, ale już 220 lat wcześniej organizowane były w Bytomiu turnieje królewskie, zawody strzeleckie. Czyli mamy tutaj datę 1508, że w roku 1508 już bractwo na terenie Bytomia istniało. Czyli reasumując, to bractwo najprawdopodobniej powstało na przełomie, w końcu wieku XV. I zaliczało się do najstarszych bractw na terenie Górnego Śląska. No ja jeszcze wczoraj sobie tak przeglądałem daty, kiedy bractwa na terenie Górnego Śląska istniały, powstawały. No to na przykład Opole było starsze. Tam pierwsza wzmianka o bractwie to jest rok 1435. Z kolei nieco młodsze od Bytomskiego były bractwa w Prudniku czy w Głogówku. One powstały mniej więcej w połowie wieku XVI. Z kolei w XVII wieku na początku powstaje bractwo w Koźlu w 1617 roku. W 1620 powstaje bractwo w Raciborzu. Mamy także w końcu XVII wieku bractwa w Oleśnie i w Pszczynie. Więc
Tak jak powiedziałem, to Bractwo Bytomskie zaliczało się do grona tych najstarszych bractw działających na terenie Górnego Śląska. Krzysiu, że ci przerwę. Tak. Ich działanie było takie, początki były bardzo praktyczne. Tak, bo... właśnie chciałem, tak. Dobrze, że bo mówię, temat o przerwie, pewne rzeczy istotne umykają w takich, podczas takich spotkań. No przede wszystkim bractwa strzeleckie powstawały w średniowieczu po to, aby bronić murów miejskich. W zasadzie było, mechanizm był taki. Zobligowani do obrony murów miejskich, zobligowane do obrony murów miejskich były cechy. Dlatego też, żeby uczyć mistrzów cechowych, członków cechów rzemieślniczych w używaniu kusz, łuków, kusz, później broni palnej, organizowano taki dodatkowy cech, czyli cech strzelecki. Była taka ponadcechowa organizacja, która członków cechów rzemieślniczych uczyła strzelania, ponieważ członkom cechów powierzano obronę fragmentów murów miejskich. Dlatego też ta ponadcechowa organizacja szkoliła mistrzów rzemiosła w używaniu łuków, kusz, później broni palnej. Mianowicie, ale bardzo szybko też bractwa stały się takimi organizacjami integrującymi lokalne społeczności, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ponieważ wspominałem tu wielokrotnie, że w okresie Zielonych Świątek najczęściej organizowano strzelania królewskie, czyli najlepszy strzelec tego turnieju zostawał królem, jak to wtedy określano, ptasim, bądź w polskiej terminologii królem kurkowym. Vogelkönig, skąd to się wzięło, albo król kurkowy. Mianowicie był zwyczaj, że zawieszano sylwetkę kura bądź innego ptaka, stąd też był to na przykład głuszec, czasami na niektórych terenach Niemiec używa się jako tego ptaka, do którego się strzela, papugi. Także tutaj mamy dowolność, mianowicie strzelano do sylwetki tego kura i ostatnia osoba, która tego kura zestrzeliła, zostawała królem, tym Vogelkönig, ptasim królem, albo tak jak mówię, w polskiej tradycji królem kurkowym. Mianowicie później, gdy rozwinęła się już broń palna, zrezygnowano, w części bractw zrezygnowano po prostu ze strzelania do sylwetki ptaka, strzelano do sylwetki, strzelano po prostu do tarcz. Mianowicie, ale na przykład w Zabrzu czy w Opolu był zwyczaj, że pomimo tego, że strzelano do tarczy, to jeszcze była osobna konkurencja po staremu, że tak powiem, zgodnie z tradycją, strzelano właśnie do tej sylwetki ptaka i na przykład w Zabrzu czy w Opolu spotykamy się z królem strzeleckim i królem ptasim. W ten sposób. Czyli jak gdyby każdego roku podczas strzelania wyłaniano dwóch monarchów, jakbyśmy to mogli powiedzieć, najlepszych królów. Czy można też powiedzieć, że bractwo w jakiś sposób organizowało życie kulturalne? No oczywiście. Jak najbardziej, oczywiście. Prawda? Lokalnej społeczności. Może najpierw dokończę te kwestie związane z zawodami strzeleckimi. No, strzelanie o tytuł króla nie było jedynym strzelaniem, które było organizowane w bractwie. Na przykład w Bytomiu, podobnie jak w innych tego typu organizacjach, odbywały się także strzelania z okazji urodzin panujących. No, na przykład w sierpniu w 1832 roku zorganizowano strzelanie ku czci Fryderyka Wilhelma III. Później oczywiście to strzelanie miało charakter ruchomy, bo gdy umarł Fryderyk Wilhelm III, to później mieliśmy Fryderyka Wilhelma IV, który miał urodziny w październiku, czy chociażby Wilhelm II, który urodził się 27 stycznia, dlatego też jego strzelania poświęcone Wilhelmowi II cesarzowi Wilhelmowi II odbywały się najczęściej na przełomie stycznia i
lutego. Czyli to jest jeden aspekt działalności Bractwa Strzeleckiego. Po zjednoczeniu Niemiec także przyjął się zwyczaj organizowania strzelań z okazji Dnia Sedanu. Na początku września organizowane było strzelanie także w Bytomiu dla upamiętnienia tego zwycięstwa nad Francuzami, które doprowadziło do zjednoczenia Niemiec. Ale także siedziba, czy ten cały kompleks strzelecki, to było miejsce, gdzie organizowały swoje imprezy inne organizacje. Tutaj pan pokazywał pocztówkę z okazji 50-lecia Stowarzyszenia Czeladników Katolickich. To właśnie ten raut cały właśnie odbywał się tu w siedzibie Bractwa Strzeleckiego. Dlatego też siedziba Bractwa Strzeleckiego znalazła się na tej pocztówce jubileuszowej. Ale także inne organizacje tutaj swoje zawody miały. Jednym z takich przykładów może być impreza zorganizowana bodajże 4 czerwca 1883 roku, która była związana z poświęceniem sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego Frisch Frei, które na terenie Bytomia działało. No i tutaj odbył się festyn, tutaj odbyły się przemowy okolicznościowe i tutaj także Towarzystwo Gimnastyczne miało pokaz umiejętności gimnastycznych członków tej organizacji. Czyli także Bractwo było takim siedziba Bractwa, kompleks Bractwa, nie zresztą w przypadku samego Bytomia, ale także innych miast, gdzie Bractwa Strzeleckie działały, to było takie miejsce, które ogniskowało życie społeczno-kulturalne, towarzyskie, zresztą co było świetnie widać na tych pocztówkach, które pan tutaj nam przedstawiał. Ale także chciałbym zwrócić uwagę na, o czym też już pośrednio wzmiankowałem, chciałbym zwrócić także uwagę na rolę Bractwa Strzeleckiego w Bytomiu już właśnie w końcu XIX wieku, w początkach XX wieku, jeżeli chodzi o ruch bracki na terenie rejencji opolskiej. Mianowicie w 1849 roku powstaje w Raciborzu taka organizacja, która nazywa się Górnośląski Związek Strzelecki, która zrzeszała właśnie Bractwa Strzeleckie z terenów rejencji opolskiej. Wprawdzie Bytom nie znalazł się wśród założycieli tej organizacji, bo tą organizację założyły Bractwa z Gliwic. Inicjatorem było Bractwo w Raciborzu, które przez prawie pół wieku od momentu powstania tej organizacji będzie wiodącym bractwem na terenie Górnego Śląska. Miało największe znaczenie w Górnośląskim Związku Strzeleckim. Bractwo z Koźla, z Gliwic, natomiast nie brało udziału w założeniu właśnie Bractwo Bytomskie, ale już rok po założeniu tej organizacji, Bytom, w 1850 Bytom znajduje się wśród członków Górnośląskiego Związku Strzeleckiego. I proszę sobie wyobrazić, tutaj pan pokazywał tą pocztówkę z 1903 roku, znów do niej wracam. To było 53. strzelanie Górnośląskiego Związku Strzeleckiego. Natomiast w Bytomiu aż sześciokrotnie te zawody się odbywały, tylko Racibórz był do 1914 roku i tylko Racibórz był lepszy o jeden zjazd, który właśnie w Raciborzu zorganizowano 7 tego typu imprez, w Bytomiu 6. Ale właśnie na początku XX wieku to Bytom staje się siedzibą Górnośląskiego Związku Strzeleckiego. Stąd też to był jeden z elementów tych przebudów, które się tutaj dokonały, ponieważ co roku tam, gdzie znajdowała się siedziba związku, odbywały się zjazdy delegatów
czyli przyjeżdżali delegaci z innych bractw i w tej siedzibie organizacji zapadały najważniejsze decyzje dla Górnośląskiego Związku Strzeleckiego. Dlatego ta siedziba była tak duża i tak przy okazji powiem, że ten budynek właśnie na początku XX wieku, ta sala tak naprawdę mieściła około 1000 osób, czyli jeszcze raz tyle niż obecnie. Tutaj tylko kończąc chciałem powiedzieć, że tu pani ma oczywiście rację, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że te zawody organizowane przez Górnośląski Związek Strzelecki to były zawody o tytuł Króla Górnośląskiego Związku Strzeleckiego, czyli zawody danego bractwa o tytuł Króla to były takie mikro, natomiast te zawody już miały taką regionalną, miały taki regionalny charakter i na takie zawody, proszę sobie wyobrazić, bractwa strzeleckie to nie tak jak dzisiaj zrzeszały po 30-40 członków, ja mówię średnio, no bo są duże bractwa jak w Kraków i tak dalej dzisiaj, ale wtedy bractwa liczyły, dobrze pamiętam, w 1908 roku bractwo strzeleckie w Bytomiu liczyło ponad 250 członków. Bractwo strzeleckie w Tarnowskich Górach 150. Bractwo w tym samym czasie mniej więcej. Bractwo w Żorach też ponad 100. Czyli teraz przyjeżdżali delegaci na te zjazdy delegatów, to przyjeżdżały spore ilości ludzi, to a nawet samo święto, które było organizowane co roku, to strzelanie o tytuł Króla Górnośląskiego Związku Strzeleckiego, na te zawody no to przyjeżdżały tłumy ludzi. To się liczyło w zasadzie ilość uczestników w tysiące, biorąc pod uwagę, że przyjeżdżali z rodzinami i tak dalej. Te uroczystości miały charakter świąt miejskich. Mhm. Czyli znowu mamy ten element, który był takim elementem spajającym lokalną społeczność wokół strzelectwa, wokół właśnie idei bractwa. Czyli tak naprawdę po prostu również miasto tętniło życiem, bo nie tylko budynek, nie tylko to, co się dookoła działo, strzelnica, ale tak naprawdę miasto tętniło bardzo życiem. Chciałabym się zwrócić teraz do pana Marka Wójcika z takim zapytaniem i dotyczącym nie tylko tego budynku, bo zanim rzeczywiście tutaj pojawiła się ta pierwsza siedziba Bractwa Strzeleckiego, czyli w połowie XIX wieku, mieliśmy siedzibę bracia strzeleccy mieli siedzibę w innym miejscu, w innym punkcie naszego miasta Bytomia. Myślę, że warto o tym powiedzieć, ponieważ to miejsce również znajduje się blisko Bytomskiego Centrum Kultury. I chciałabym, żeby pan nam troszeczkę poopowiadał o tym właśnie budynku pierwszym, który tutaj został zbudowany w roku 1911, w którym tak naprawdę w jakiś sposób na fundamentach tego budynku zbudowano kolejny obiekt. Ten z 1911, w 1911 właściwie zburzono poprzedni i w 1912 pojawił się kolejny. Kim byli architekci, kim byli budowniczy tych obiektów? Tak, nawiązując do tego, co mówił tu pan Krzysztof, to jeszcze wrócę do tej najstarszej historii bractwa. Nie wiemy, gdzie odbywały się strzelania w XVI wieku. Tutaj z tych dokumentów zachowało się bardzo mało. Natomiast Franz Gramer już opisuje czasy odrodzenia bractwa, czyli XVIII wiek, początek XIX wieku. On tam mówi o tym, że pierwsza strzelnica, nie było budynku bractwa, mieściła się obok karczmy pod dzwonem Urbana. To była taka bardzo znana karczma przy dzisiejszej ulicy Janty. Wtedy to była ulica Tarnogórska, mniej więcej tam, gdzie jest dzisiaj dom handlowy Agora u wylotu ulicy Browarniany, czyli tam jest wejście jedno do Agory. Tam był dzwon Urbana i obok zaczynała się strzelnica. Ona się ciągnęła przez całą Agorę, przez plac Kościuszki, aż w kierunku pierwszego cmentarza żydowskiego,
I to jest, nie tylko wiemy o tym z przekazu Gramera, ale także z odrysu planu. Prawdopodobnie zresztą ten plan powstał właśnie do kroniki Gramera, tylko nie został tam opublikowany. Jak Państwo spojrzą, to tam jest zaznaczony jako pierwszy, jest zaznaczony ten dzwon Urbana troszeczkę dalej na lewo, w górę byłby już Kościół Świętej Trójcy, a obok tego, tej karczmy pod dzwonem Urbana jest zaznaczony fragment tej strzelnicy. Tylko fragment, bo prawdopodobnie w tym czasie, czyli w połowie XIX wieku, to zostały tam resztki tych nasypów. Strzelanie oczywiście odbywało się poza miastem dla bezpieczeństwa. Tu pewnie by pan Krzysztof troszkę więcej powiedział. Poza miastem, czyli Agora już była poza miastem, bo miasto liczyło tak około 1500–2000 mieszkańców. Obywateli mogło być 250–350 obywateli, czyli tych dorosłych mężczyzn, którzy mieli jakieś posiadłości w mieście, czyli tych, którzy mogli się zapisać do bractwa strzeleckiego. I do tego bractwa chyba należała duża część, jeżeli nie wszyscy ci dorośli obywatele, bo byli zobowiązani jak gdyby do obrony miasta. No tak, bractwa były zawsze takimi organizacjami, które zrzeszały, byśmy mogli powiedzieć, elitę danej miejscowości. Na pewno to były osoby, które musiały być w tak zwanym prawie miejskim, czyli były obywatelami danego miasta. Początkowo najczęściej byli to rzemieślnicy, tak jak tutaj żeśmy mówili, później także przemysłowcy, kupcy, no szeroko rozumiana klasa średnia, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. No wśród braci były osoby bardzo znane, jak chociażby nadburmistrzowie Bytomia, chociażby Adolf Nakryk, który był między innymi w latach 20. prezesem wspomnianego tu przeze mnie Górnośląskiego Związku Strzeleckiego. Także nadburmistrz Brüning był prezesem, czyli jak to określano, mistrzem strzeleckim Bractwa Bytomskiego, czyli do Bractwa Strzeleckiego jako protektorzy i także członkowie honorowi należeli przedstawiciele rodziny Henkel von Donesmark, więc nie tylko już w XIX wieku sami mieszczanie do Bractwa należeli, ale także można powiedzieć należeli także przedstawiciele szlachty. Tak, ten tytuł nadburmistrza dostał burmistrz, jak miasto przekroczyło 100 tysięcy, a ja jeszcze cofam się do tych czasów, jak miasteczko, to było miasteczko, które liczyło 1500 mieszkańców w murach miejskich, a Agora była poza miastem Bytomiem, dlatego tam sobie strzelali. Natomiast ona się zaczęła już... Ale to wynikało też ze względów bezpieczeństwa. Tak, dlatego strzelnice, tak jak... powiedzmy pewne warsztaty niebezpiecznych zawodów, jakbyśmy to określili, czyli tam powiedzmy kowale. To mieściło się już najczęściej poza granicami, poza obrębem miasta. No strzelanie wiadomo wiązało się z ewentualnym jakimś nieszczęśliwym wypadkiem, stąd też strzelnice były lokalizowane poza centrami miast. Później, gdy miasta się rozbudowywały, to pewno Marek o tym będziesz mówił. To jakby anektowały te tak, miejsca. Tak, następowała zabudowa wokół i istniały, dla bractw pojawiały się problemy, bo trzeba było znaleźć inne miejsce na strzelnicę, gdzie by te strzelania można było w sposób bezpieczny przeprowadzać. Tak. Pierwsza zmiana nastąpiła na początku XIX wieku, chyba był rok 1808 czy 1809. Nie tyle była ona związana z rozwojem samego miasta, co z rozwojem handlu. Tu rozwijał się już przemysł, wtedy na przykład w Tarnowskich Górach. Miasto miało do tej pory czynne dwie bramy miejskie, czyli krakowską i właśnie tarnogórską. Natomiast brama gliwicka była nieczynna. Postanowiono to jednak udrożnić. To był główny takie wyjście jak gdyby z Bytomia na świat w kierunku na Gliwice. Jak otwarto bramę gliwicką, no to ona
przecięła tą strzelnicę, trzeba by ją było zlikwidować i na tym planie widzimy już drugą strzelnicę, która istniała tu w latach 1808-1860. Ją zlokalizowano także za murami miejskimi, ale nie od strony zachodniej, tylko od strony północnej, czyli tam jest zaznaczony na tym planie, jak Państwo spojrzą, po pierwsze dom strzelecki, taki niewielki budynek, który był w świetle dzisiejszej ulicy Podgórnej. Na planie widać kawałeczek rynku, taką wąską wówczas ulicę Podgórną. To nie wyglądało jak dzisiaj ulica, tylko raczej jak takie małe przejście między domami. Dzisiejszy plac Grunwaldzki i zaraz za tym placem jest budynek Bractwa Strzeleckiego i od niego w kierunku w lewo, czyli w kierunku zachodnim, ciągnie się strzelnica, czyli taki teren, który po bokach była usypana ziemia. Tutaj było to bardzo łatwe, gdyż z jednej strony były mury miejskie, z drugiej strony był wał miejski, czyli było trzeba tylko troszkę to poprawić. To jest mniej więcej teren dzisiejszej straży, no jeszcze do niedawna, straży pożarnej. Dalej przechodząc przez ulicę Strzelecką, tam w kierunku szkoły. Tutaj odbywały się te strzelania także poza murami miejskimi, ale jak gdyby w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Ale rozwój przemysłu tu na Górnym Śląsku w połowie XIX wieku spowodował no, niesłychaną ekspansję takich różnych malutkich, naprawdę bardzo malutkich miasteczek jak Bytom. W wielkiej aglomeracji w drugiej połowie XIX wieku to był skok olbrzymi. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego Bytomia, jednak dużego miasta, który teraz ma, już będąc w pewnym upadku, ma 150 tysięcy mieszkańców. Ale to były miasto, które liczyło w XIX wieku w połowie jeszcze około 4-5 tysięcy mieszkańców. Zaczęło się rozbudowywać, również rozbudowywać w kierunku północnym. Tutaj dawną ulicę Wielkobłotnicką, czyli dzisiejszą Piłsudskiego, także chciano zagospodarować. I takie strzelanie w bezpośrednim sąsiedztwie miastach chyba nie było pożądane i szukano nowej siedziby dla Bractwa. I tu opiekun Bractwa z rodziny Henklów, tych siemianowickich, trzeba dodać, czy tych katolickich, podarował duży teren poza miastem i tu już w tym sensie nie należący do miasta, tylko na dawnym do rozbarku. O, w zasadzie tu należał on do Henklów. Ten, na którym my dzisiaj jesteśmy. Tylko musimy pamiętać, że on się ciągnął na dosyć sporym obszarze, czyli od ulicy Żeromskiego aż i dalej tutaj było budynek, powstał budynek kolejny Bractwa, czyli sam budynek był drugi i dalej się, za nim ciągnęła się strzelnica. Henkel podarował również taki wielki ogród, dlatego że Bractwo spełniało taką funkcję, tu by Krzysztof więcej powiedział, integrującą społecznie. No, oprócz strzelania tam głównie jednak troszkę tego piwa się lało i był tu taki duży ogród, który się ciągnął aż do dzisiejszej, tu jest to na planie zaznaczone ulica z Bytomia do Piekar Śląskich, ale to jest dzisiejsza Witczaka. To jest dokładnie plan z 1860 roku, czyli ten teren, który Henkel wówczas podarował do Bractwa. Tam już jest zaznaczony taki mały budyneczek. Ten budyneczek zachował się na jednym, w zasadzie są dwa zdjęcia, bo jedno jest tylko takie fragmentaryczne, gdzie widać właśnie braci Strzeleckich na zdjęciach, które są w muzeum. To jest drugi budynek Bractwa, o którym wiemy, a pierwszy w tym miejscu, w którym się znajdujemy. To był niewielki budynek, który tutaj wyraźnie widać, że był używany jako restauracja tak na co dzień, a od czasu do czasu właśnie podczas strzelań przez Bractwo. I ten budynek nie został zburzony, dlatego że w XIX wieku jeszcze bardzo często... Aha, tutaj przedstawię tą kolejną ilustrację, na której widzimy, na jakim terenie, jaki to był teren wówczas. To jest szpital na Żeromskiego na pierwszym planie, a tam gdzieś w tle widać budynek Bractwa, czyli tu, gdzie my się znajdujemy. Między tym terenem nic, czyli nie ma placu akademickiego, nic nie ma. Tu są zupełnie gołe pola. Proszę sobie wyobrazić, jakbyśmy tam stanęli dzisiaj i spróbowali zrobić takie zdjęcie.
Wracając do budowy, zachowały się plany, nie zachował się plan budowy tego pierwszego budynku, natomiast zachował się plan budowy z roku 1876. Ten budynek z tą charakterystyczną, taką kwadratową w przykroju wieżą, którą pokazywał pan Czesław na swoich pocztówkach, został zaprojektowany wtedy przez Paula Jakisza. To jest bardzo znany bytomski architekt, który tu w okolicy zbudował wiele kościołów. Tu u nas między innymi Kościół Świętej Trójcy, zbudował też gimnazjum, czyli dzisiejszą szkołę muzyczną, budynek sądu, istniejący ratusz, ratusz w Mysłowicach. No a przede wszystkim jest znany z budowy dziesiątków kościołów tu w stylu neogotyckim. On wykorzystał ten stary budynek, który państwo widzieli na tej poprzedniej ilustracji. Zaanektował jego środkową część, ale bardzo go rozbudował. Na planach to jest zaznaczone w ten sposób, że te stare fundamenty czy ściany są zaznaczone kolorem szarym, natomiast nowe są zawsze czerwonym czy takim ceglanym. Czyli widzimy, że ten parter tam został, natomiast takie arkadki zostały wybudowane przed, oczywiście ta wieża, duża hala została, gdzie się mogli bracia spotykać nad tym starym budynkiem wzniesiona. Widzimy, że pozostały te, na tych pocztówkach widać, że pozostały na przykład okna zachowane w tej samej formie, który był w tym drugim budynku Bractwa Strzeleckiego. Można powiedzieć, że jest to trzeci, jest to tak naprawdę znacznie rozbudowany ten drugi budynek Bractwa Strzeleckiego i on jest już znany i ze zdjęć zaraz po wybudowaniu i z wielu pocztówek, no w bardzo takim ładnym, arkadkowym stylu. Niestety czasy się zmieniały i inne były trendy. Też Bractwo troszkę się rozbudowało, ten budynek wydawał im się za mały, postanowili w roku już 1908 zbudować na jego miejscu nowy. W 1910 rozpisano konkurs architektoniczny o skali, tak rozpisać w ówczesnych czasopismach architektonicznych wśród architektów niemieckich. Tam było 2000 nagrody za pierwsze miejsce, 1000 marek za drugie, 500 marek za trzecie. To były dosyć spore sumy, takie jak przy poważnych inwestycjach, bo większość budynków takich jak urzędy miejskie, urzędy powiatowe, wszystko to, co było ze środków publicznych, zwykle było budowane na podstawie konkursów. Bractwo nie miało oczywiście takiego ograniczenia, ale nie chcieli widocznie, chcieli mieć jakiś dopływ świeżych pomysłów architektonicznych, dlatego rozpisywano ogólnoniemiecki konkurs. Zaznaczyło sobie oczywiście różne warunki, cała była budowla, ale tu nie chodzi tylko o sam budynek, ten, w którym się znajdujemy, ale również o ten drugi, o którym mówił pan Czesław, czyli tą halę strzelecką oraz samą strzelnicę. Cały teren musiał być ogrodzony. Tam była taka brama jeszcze wyjściowa od ulicy Żeromskiego. To wszystko miało kosztować 200 tysięcy marek. W warunkach konkursów było powiedziane, jakie tam mają być pomieszczenia i tak dalej, ale były też zaznaczone elementy stylistyczne. Bracia sobie na przykład nie życzyli, żeby tam były jakiekolwiek elementy historyczne, czyli coś takiego, jak było w tym starym projekcie Paula Jakisza. Ten budynek nie był taki stary. Przypominam, to jest rok 1876, a oni go po 32 latach już chcieli skasować. On był mniejszy, ale nie jest to taka dużo mniejsza budowla. Myślę, że przynajmniej połowa tego obecnego budynku, no ale zmieniły się jak gdyby podejście i powstał ten nasz nowy. Konkurs wygrał architekt z Hamburga, niestety zupełnie nieznany. On się nazywał Müller. Nic o nim nie znalazłem. Praktycznie jest tylko kilka razy wspomniany później jeszcze w latach 30. Natomiast w tym Hamburgu jakoś się nie zasłynął. Tutaj u nas realizowali go budowniczy nasi miejscowi. Przede wszystkim głównym takim prowadzącym tę budowlę był Eugen Walter. I jak zwykle to tak jest, że on tam różnych korekt na tym projekcie konkursowym dokonywał. Także te ostateczne wizje tego budynku to na pewno
jest dzieło Eugena Waltera. No i tu widzimy, jak ten nasz nowy, zachowały się w Urzędzie Miejskim wszystkie plany z tej budowy. Budowa trwała bardzo krótko, bo konkurs został ogłoszony pod koniec 1910 roku. W marcu 1911 został rozstrzygnięty i w zasadzie w 1911 roku budynek stał już w stanie surowym. 1912 to było uroczyste otwarcie. Tak to szybko wtedy następowało, to było jak gdyby nowoczesne. Z tych planów, bo my będziemy z panem Krzysztofem, tutaj się pochwalę chyba, robić książkę na temat... Oczywiście, budynku. Proszę się chwalić, jak najbardziej. Też o tym będziemy mówić. Z tych planów będziemy mogli dokładnie tam pokazać, co miało się mieścić w samym budynku, jak również, bo tu są rzuty, tu jest to rozrysowane, co gdzie miało być. Tu miały być dwie, ta duża sala plus druga mała, oczywiście miały być pokoje gościnne, kuchnia, piwnice przeznaczone jak najbardziej na jakieś alkohole. Jest też ten malutki budyneczek zaznaczony, czyli hala strzelecka. Hala strzelecka w tym czasie, czyli mniej więcej w 1910 przedłużono ówczesną ulicę Redena i ona przecięła ten cały teren, który kiedyś Donesmark podarował, także było trzeba przejść przez ulicę i tam była, tam gdzie jest dzisiaj szkoła, była hala strzelecka, ona też jest w konkursie określona, że tam miało być 10 strzelnic, także strzelcy strzelali z tej hali, tam były miejsca, były zadaszone, nie wiem, czy to jakoś pomagało, na pewno od wiatru chroniło, było łatwiej. Stanowiska strzeleckie znajdowały się w siedzibie, znaczy w hali strzeleckiej, tak? Tak. No, to bardzo często praktykowano, tak. Tutaj są też, plan całej strzelnicy się zachował. To był na dystansie 200 metrów, tu już rozmawialiśmy. Znaczy ta odległość wydaje się dość duża. Ale to wynikało też z przepisów Górnośląskiego Związku Strzeleckiego, które mówiły, że strzelanie o tytuł króla Górnośląskiego Związku Strzeleckiego odbywa się na dystansie 175 metrów. Zresztą to była dość powszechnie stosowana pod wpływem właśnie Górnośląskiego Związku Strzeleckiego odległość podczas strzelań królewskich organizowanych przez poszczególne bractwa, dlatego też bractwa przystosowywały swoje strzelnice po to, aby móc być gospodarzem tych zawodów Górnośląskiego Związku Strzeleckiego, no bo trzeba było ten wymóg po prostu spełnić. Na jednej z pocztówek, którą pan Czesław przedstawiał na tym zdjęciu lotniczym, widać całą tę strzelnicę, czyli ten teren właśnie, gdzie z jednej strony jest hala, tutaj od południa, a z pozostałych trzech są takie wysokie, na jakieś 5-6 metrów nasypy, które miały chronić, jeżeli któryś ze strzelców miał wyjątkowo zły dzień. No, z tyłu już były budynki, także że tam no, pewne niebezpieczeństwo jednak było. Jeszcze trzecim takim obiektem, który powstał w roku 1912, rok później jakby na zakończenie, to było całe ogrodzenie i tu była taka bardzo ładna brama od strony ulicy Żeromskiego naprzeciw szkoły. Tu pan Czesław nie dał, a są pocztówki, nie? Tam jest dużo. Nie miałem do dyspozycji takich pocztówek. To raczej nie zwrócił pan uwagi, bo na pewno jest kilka, gdzie jest na przykład widok ulicy Żeromskiego na kościół świętego Jacka i po lewej stronie widać właśnie całe ogrodzenie Bractwa Strzeleckiego, bo tu już się zaczynało Bractwo Strzeleckie i ta brama. No jest to ciekawostka, o której się w tej chwili dowiaduję, ale nawet w tej swojej inwentaryzacji, bo do swojej prezentacji nie zamieszczałem tych pocztówek, które są jakby w miniaturowej formie, bo one byłyby nieczytelne przy tym pokazie. Ale nie spotkałem się jeszcze z takie. Bramę w dużym powiększeniu można było zobaczyć, ale to tylko w perspektywie. Natomiast de facto... O ile mnie pamięć nie myli, to w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu jest taki album,
I tam na takim małym zdjęciu ta brama jest. A, to tak, ale to nie jest pocztówka. Ale to nie jest pocztówka. Ja się ograniczyłem tylko do zasobów pocztówkowych ze swoich i kolegów. Ja powiem jeszcze tak, my nie możemy wszystkiego zdradzać, szanowni państwo, no tak. Ponieważ tak naprawdę przygotowujemy dopiero wielką publikację i o tym też za chwilkę parę słów powiemy. Natomiast tych zdjęć rzeczywiście trochę różnych jest. Są piękne zdjęcia właśnie Zofii Rydet, które pokazują tą bramę z takim napisem Miejski Dom Kultury, więc pewnego rodzaju obrazy, do nich jeszcze dotrzemy. Tak samo jak są na przykład fotografie, które pokazują rozbiórkę tego pierwszego domu w zbiorach muzealnych z 1911 roku. My te zdjęcia też tutaj mamy w Bytomskim Centrum Kultury. I rzeczywiście to tak jest, jak tutaj mówiła pani Izabela, jak państwo mówili, że robotnicy, którzy rozbierali ten dom, natychmiast ustawiali się po prostu do tych fotografii i mimo, że z jednej strony widzimy tutaj niesamowitą pracę, bo te zdjęcia jakby pokazują etapy poszczególne rozbiórki, to jeszcze po prostu osoby, które tej rozbiórki dokonywały, no pięknie pozują nam właśnie do tego zdjęcia. Więc myślę, że takich rzeczy do odkrycia mamy jeszcze całkiem sporo właśnie dzięki państwu tutaj i będziemy jeszcze je pokazywać. Efektem tego naszego też spotkania, wynikiem tego naszego spotkania może tak, będzie też powstanie takiego folderu, który opowiadać będzie o historii budynku Bytomskiego Centrum Kultury. My to w ten sposób nazywamy i pokazujemy tą historię jakby konkretnie z tego miejsca, czyli to, co powstało na samym początku, to, co się działo przez lata. Jeszcze mówimy troszeczkę potem o tej historii w tym szkicu, historii powojennej, czyli lata 50., kiedy właściwie Miejski Dom Kultury się też, bo ten budynek istniał też do roku 1968 i właściwie można powiedzieć w niezmienionej formie. Potem nastąpiły te takie katastrofalne przebudowy, tak bym to powiedziała, no ale takie też były czasy. Miejski Dom Kultury trafiał pod auspicja, pod skrzydła różnych kopalni, tak? Można powiedzieć, że jak Rada Miasta czy Prezydium Miasta nie miało pieniędzy na przeprowadzenie remontów, to oddawało siedzibę Miejskiego Domu Kultury którejś z kopalń, a tutaj i była kopalnia Dymitrów, i była kopalnia Bytom, i także kopalnia Rozbark. I te kopalnie, wtedy nazywało się to Zakładowym Domem Kultury tej kopalni i pracownicy tych kopalń dokonywali remontów w czynie społecznym najczęściej. Tak to po prostu wyglądało. Natomiast chciałabym jeszcze, żebyśmy wrócili tutaj do końcóweczki tej wypowiedzi pana Marka. I na chwilkę zatrzymali się jeszcze w tym czasie. No i powolutku będziemy zmierzać do końca dzisiejszego spotkania. Nie, to niewątpliwie jesteśmy w tym samym budynku, który został zbudowany w 1911 roku. Została przebudowana jak gdyby tylko jego taka zewnętrzna szata, ale te ściany to są te same. Ta sala, w której się bractwo zbierało, które było na tych zdjęciach, to jest ta sama, chociaż troszkę przebudowana. Mi raczej jest żal tego budynku, który zbudował Paul Jakisz w 1876, który był taki bardziej romantyczny w tym stylu arkadkowym, niż tego budynku z 1911 roku. To oczywiście jest sprawa wszystko gustu, natomiast te założenia, jak ja czytałem już o tym konkursie, jak ci bracia tak nie chcieli tych stylów historycznych, chcieli już taki półmodernistyczny, powiedzmy, budynek, no już było widać takie odejście od tej tradycji architektonicznej. Ta brama, ten budynek hali strzeleckiej, one jeszcze były po wojnie. No niestety w tej chwili został tylko budynek samego bractwa i to, jak pani mówiła, mocno, mocno zmieniony. Znaczy ja tak jeszcze chciałbym na koniec powiedzieć, że proszę sobie wyobrazić, z jakim to było rozmachem wszystko przygotowane, wybudowane. Poświęcenie kamienia węgielnego 30 sierpnia 1911. Zresztą impreza z przemarszem przez miasto, później tutaj były występy chórów, murowanie kamienia, a oddanie do użytku 17-21 sierpnia 1912. Czyli proszę państwa rok.
to jest właśnie zadziwiające, że w dawnych czasach dużo szybciej, prawda, mając mniejsze możliwości, dzisiaj mamy nowoczesne technologie, zupełnie inne możliwości techniczne, powinniśmy pracować szybciej, a tak naprawdę działo się to szybciej 100 lat temu zdecydowanie niż w dzisiejszych czasach. Bo było mniej papierologii. Było mniej papierologii, prawda? To ja też myślę, że ta wina leży gdzieś zdecydowanie po tej stronie. Dlaczego myśmy się właściwie spotkali? Dlatego, że powiem tak, ja również jestem taką osobą, dla której bardzo ważna jest pamięć, zachowanie pewnego rodzaju tożsamości, to, żebyśmy tą wiedzę zdobywali, żebyśmy ją pogłębiali. Sama z wykształcenia jestem menadżerem kultury, jestem absolwentką kulturoznawstwa i od dzieciństwa już pamiętam, że interesowały mnie bardzo historie rodzinne, czyli nie tylko te sprawy tak zwanej genealogii, ale także sprawy, które dotyczyły mnie, miejsca, w którym żyję, w którym mieszkam i z którego pochodzę. W swoim pierwszym miejscu pracy w Bytomiu, w Operze, również spotkałam się z tym, że właściwie nie znamy swojej historii. Nie wiedzieliśmy dużo o miejscu, w którym pracowaliśmy. Miałam to, przyjemność i zaszczyt właśnie to miejsce odkrywać i poznawać tą historię sprzed 1945 roku. I analogicznie, kiedy pojawiłam się tutaj w Bytomskim Centrum Kultury, właściwie pierwsze, o czym pomyślałam, to co tutaj wcześniej było, co tutaj się działo w okresie przedwojennym. I właściwie ta historia się powtarza. Po raz kolejny okazuje się, że nie znamy miejsca, w którym przebywamy, w którym jesteśmy, nie znamy tej historii. Tą historię myślę, że bardzo ważne jest, aby odkrywać, aby, tak pięknie pan powiedział, panie Czesławie, ocalać od zapomnienia charakter naszego miasta, bo my rzeczywiście nie przywrócimy mu dawnego wyglądu, ale powinniśmy na pewno zadbać o to, co się dzieje dzisiaj, czyli z jednej strony poprawiać tą estetykę tej przestrzeni, w której funkcjonujemy, ale z drugiej strony przypominać cały czas to, skąd pochodzimy, co w tym miejscu się działo, oddawać pamięć ludziom, których po prostu już dzisiaj nie ma. Chciałabym na końcu poprosić ciebie, Izabela, o wypowiedź, dlatego że właśnie ty pięknie scalasz różne pokolenia, różne osoby, różnych ludzi, bo w tym naszym zespole, który przygotowuje tą publikację, o której panowie wspomnieli, ja bardzo dziękuję też za to, że przyjęliście państwo to zaproszenie do jej po prostu tworzenia. W tym naszym zespole też jest trochę właśnie takich osób jak pan Czesław, czyli kolekcjonerów, nie tylko pocztówek, nie tylko starych zdjęć, ale pamiątek przede wszystkim, kolekcjonerów pamięci dawnych dziejów i my z tych rzeczy bardzo także korzystamy. Wspominaliśmy tutaj pana doktora Tadeusza Urbana, tak, i piękne jego stare pocztówki, fotografie, ale tych osób jest dużo więcej. Pan Rafał Pietrzyk. Chciałabym, żebyś, Izabelo, to nasze spotkanie tak podsumowała w takim kontekście. Powiem szczerze, ja miałam wielkie szczęście pracować w Muzeum Górnośląskim i mieć te możliwości spotkania wspaniałych ludzi, bez których nie udałoby się zrobić ani pięknej wystawy, ciekawej wystawy, dobrze opracowanej, ani związać się z historią tego miasta. Trzeba mieć dobre korzenie, aby mocno wrastać i jakby rozkwitać. Ja miałam to szczęście, że mogłam oprzeć swoją pracę o tradycję tego miasta. Jestem archeologiem, więc znam Bytom i podziemny, i ten, który jest w tej chwili widoczny. I cały czas brakowało mi tej wiedzy. Nie było zbyt wiele publikacji. My w tej chwili jesteśmy dużo dalej, jeżeli chodzi o wiedzę o przedwojennym Bytomiu, dawnym Bytomiu, średniowiecznym. I jak ja zaczynałam pracę w muzeum, to niewiele było wiadomo na ten temat, także odkrycie na przykład piwnic, Pierzei Zachodniej Rynku było dla nas wszystkich zaskoczeniem. Tak to zostało wymazane z pamięci.
tak wydaje mi się, że było i z tym budynkiem. W tej chwili jest taka ciekawość nawet młodszego pokolenia poznawania tej historii, poznawania ludzi, którzy przyczynili się do tego. I ja miałam to szczęście współpracować właśnie i z Krzysztofem, i z Markiem, i z panem Czesławem, który uczył mnie całego rzemiosła, bo ja jestem archeologiem, a musiałam nagle wejść w tematykę historyczną, poznać, jak poznać w ogóle ten świat, który nie tylko przemawia przedmiotami, ale i źródłami pisanymi czy ikonografią. I tutaj mamy to szczęście, że wiem, że skupili się wokół tego tematu ludzie, którzy są najlepsi w tej dziedzinie. To znaczy są kolekcjonerzy, którzy już zebrali dla nas sporo materiału i udostępniają chętnie, co wzbogaca bazę, na której możemy pracować. I mamy kolegów, którzy mają tą głęboką wiedzę i też warsztat, jak dochodzić do tych materiałów. Bo widziałam dzisiaj po raz pierwszy materiały, które prezentował pan Marek Wójcik, które pochodzą chyba z zasobów archiwum naszego bytomskiego, jak również mapy, których przedtem zupełnie nie znałam i wydaje mi się, że jest wielu ciekawych ludzi w tym mieście, którzy chętnie zapoznają się z tym materiałem ikonograficznym i archiwalnym. I to, że możemy się tutaj właśnie spotkać i pracować nad tym tematem, to jest pasja. Pasja tu zebranych, ale i pasja wielu ludzi, których w tym momencie z nami nie ma, ale cały czas jak gdyby dopingują nas do tego, żeby jednak zbierać materiały, pisać o tym mieście i o tej szczególnej roli, którą odgrywali jego mieszkańcy. Bo myślę, że to w tej chwili jesteśmy na scenie, w tym budynku i ta scena była tu już od samego początku, świadczy o tym, że służył on wielu jakby celom. Nie tylko stąd przemowy były wygłaszane, ale były tu i spektakle teatralne, życie kulturalne kwitło i cieszę się, że powróciło do tego miejsca i cieszę się, że Krysia ma tą wielką potrzebę stworzenia takiego źródła, z którego będą mogli korzystać wszyscy. Dziękuję. Bardzo dziękuję, jest to mi bardzo bliskie, ale jest to bliskie wszystkim nam i bardzo również chciałabym, żebyśmy właśnie mogli się tym dzielić. Także szanowni państwo, jeżeli mogę podsumować, w tym roku jeszcze, bo w tej chwili jest w drukarni taki folder, który mówi nam o historii tego budynku, budynku Bytomskiego Centrum Kultury, od XIX wieku aż po czasy dzisiejsze, dosłownie w takiej pigułce, ale to jest tylko zapowiedź, tak naprawdę myślę, że fantastycznej, pięknej publikacji, bardzo opartej na źródłach, za którą odpowiadają już, tak mogę powiedzieć, panowie Marek Wójcik i pan dr Krzysztof Gwóźdź. I ta publikacja, wszyscy tutaj mamy nadzieję, że ukaże się z końcem roku 2021. I cóż mogę jeszcze powiedzieć, że Na tym na pewno nie zakończymy, bo Miejski Dom Kultury, czyli to, co wydarzyło się tutaj po II wojnie światowej, w tym budynku również zasługuje na to, by ocalić tą historię od zapomnienia, ocalić ludzi i działalność tego budynku. Bo jak dzisiaj poszukamy materiałów źródłowych, chociażby w internecie i wklikamy sobie nazwę Miejski Dom Kultury, okazuje się, że po prostu tam nie ma nic, a to było 40 lat historii. Około 25 lat my będziemy jako Bytomskie Centrum Kultury obchodzili jubileusz na przełomie roku 2022-2023. To jest tylko 25 lat historii, a wcześniej 40 lat historii po prostu nam tak umknęło. Przypomniał nam o tym pięknie też pan profesor Piotr Obrączka, honorowy obywatel naszego miasta, literaturoznawca, ale wielki miłośnik historii, w takim szkicu, który niedawno pojawił się w książce, o którą w rękach tutaj ma pan Czesław, teksty bytomskie o polskie. Pan profesor Piotr Obrączka jest autorem. Jest tutaj też taki tekst Zapomniany Dom Kultury. I właśnie tą pamięć będziemy
po prostu przywracać, bo ludzie, miejsca na to zasługują. Pięknie dziękuję naszym gościom. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Stowarzyszeniu również, Lidze Kobiet Nieobojętnych za organizację tego przedsięwzięcia, pracownikom Bytomskiego Centrum Kultury, całej naszej ekipie technicznej. Dla nas to jest olbrzymie też wyzwanie, tutaj to spotkanie online. I oczywiście podziękowania kieruję w stronę miasta, gminy Bytom za dofinansowanie, za wsparcie tego projektu. O historii będziemy jeszcze mówić. Dziękujemy pięknie.